A ja widzę was inaczej. Jakiś punkt, tak. Konkurencja zawodowa. Nie ustawiłem sobie żadnego Prism Live, żebyście mi mogli wysyłać donaty. Po prostu chciałem pokazać, jaki jest mój status dzisiejszego dnia. Nie jestem nigdzie na żadnym wyjeździe i nie będę na święta nigdzie wyjeżdżał. Fryzjer był, tak, był fryzjer, tak. No, 35. 30. Kurwa, patrz, pierdolę, kurwa, głupie telefon. A jest, dobra. Przynajmniej siwy nie jestem. 49 widzów, tak? Zobaczycie jutro. Jutro będzie ławeczka live. Trochę bardziej na szeroką skalę, ale też z telefonu chyba zrobię. Nie chce mi się. Nie chce mi się kurwa włączać kurwa, tego wszystkiego. Po co mi są te donaty? Po co? Bo chcecie mi skarbówkę na głowę zrzucić. A ja mam pieniędzy przesyt. Nie taki przesyt, jakbym pracował za granicą, ale no, że no, wydaje mi się, że celowo wpłacacie mi te pieniądze, żebym miał później kłopoty z tego powodu. Maras, jak się czujesz z myślą, że przyczyniłeś się do zabrania Elsy dziecka? Bardzo, bardzo źle się czuję. Czuję się, że odpowiedzialny jestem za ten stan, w jakim Ela się pojawiła tamtego dnia, z kim się porozmawiała. Nie, no nie mogę sobie wszystkiego przypisywać. Od początku mi się psychotrop wydawał, że to nie jest osoba, z którym Ela potrafiłaby nawiązać jakąś konwersację, taką, żeby nie polegała na, żeby ciągle się wyzywać nawzajem. No niestety, to ona wybrała, nie ja wybrałem. Ja nie szukałem Oleziska. Ciekawi, czy mam tu bana, widać mnie? Laziska, widać ciebie tutaj, a tutaj nie ma banów. Ja chyba na Instagramie będę robił te live'y, żeby nikt nie mógł sobie ich zapisać. Tak mi się wydaje. To będzie chyba lepszy sposób. O, dobra. Te wszystkie argumentacje, Eli, właśnie, że to jest tylko moja wina, że danego dnia, w którym zaistniała sytuacja aresztowania Eli, że to tylko z mojego powodu to wszystko się wydarzyło. Jestem w stanie udowodnić, że tak naprawdę niczego takiego miejsca nie miało. Nie napisałem ani jednego słowa. A wiecie dlaczego? Bo byłem tak najebany tamtejszego dnia w pracy, że nie potrafiłem wycelować paluszkami w literki, żeby odpisać Eli. Wszystko jest. Ja te screeny już mam na telefonie. W razie czego, to ja będę się mógł ze wszystkiego wykręcić.
Czekaj, co wy tu piszecie? Słoneczna pasieka, hej Maras. Ty chcesz nagrywać mnie ponownie? Jeśli ludzie mnie nagrywają, no to ja się staram, żebyście mieli odpowiedni zasób materiałów, tak, żeby mi zaszkodzić. Czego mam wam jeszcze dostarczyć? A, dobra, pamiętam. Teraz się skupiłem. No, normalnie wyszło mi to teraz przed chwilą z głowy. Pamiętam, że w niedzielę ja taki ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich oczerniałem pewnego swojego czasu, jakiegoś dnia. Jest mi bardzo przykro, że ci ludzie zaczęli się martwić o swoje zdrowie i życie. No niestety, bardzo błędnie i niesympatycznie postąpiłem. Nie chciałem, żebyście się wy tak na poważnie moimi słowami martwili o środku zachowań, monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Przepraszam, naprawdę bardzo przepraszam. Nie o to mi chodziło. Nie, to było wyjęte z kontekstu. Ja czytałem sobie komentarze. Ja czytałem sobie komentarze i uroiłem sobie jakąś wizję, taką, jaką żeście mi. Gdzie jest psychotop na live'ie u mnie? Anna, cześć. A cześć, Anna. Ja cię zawsze lubię. Gdzie jest psychotop? Izabela Z. Powinienem tobie dać admina, chyba nawet. A tam pierdolę. Ela nas kłamie, chyba że Marek przyjeżdża po świętach, coś mi się zdaje, że dojedzie. Marek, jak byłeś w hotelu? Ja specjalnie jestem dzisiaj w domu, żebyście nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Wczoraj się wydało, no a przyznałem to na live psychotropa, że mam naprawdę bardzo blisko, nie, do pewnego hotelu i że mogę w każdej chwili wrócić do domu z tego wynika. No to dzisiaj robię kolejnego bejta. Oszustwo na was. Ale dobra, nie wiem. Wydaje mi się, że jutro będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić live'a na ławeczce. Na ławeczce. I nie rozpoznacie tego miejsca. Tak mi się wydaje. Jutro będzie coś zupełnie nowego. Trzeba nagrać nowe filmy, nowe bejty, no, trzeba nagrać ogólnie. Zastanawiam się, dlaczego Maciuś, jej administrator na serwerze Gang Eli Gavin, nie wypłacił jej tych 8 tysięcy złotych, tak? Prawda? Dlaczego Maciusiu nie wypłaciłeś jej tych pieniędzy, skoro zbierałeś na jej ratowanie sytuacji, na prawników? Słoneczna pasieka, weź ty się kurwa chociażby raz zamknij. Nie tylko ja jestem takim człowiekiem, który mówi na swój sposób i rozmawia z ludźmi po bombaskiemu. No, ale wiele ludzi z mojego grona, z realnego życia też tak mówi. Ja przynajmniej staram się ubierać pewne słowa w jakiś taki korzystniejszy kształt. A dobra, jak tam tobie się podoba? Ta seria nigdy się nie skończy. Dziękuję. Dziękuję, że w dalszym ciągu w Twoich oczach prosperował. Nie, żadnych mefedroniarskich zachowań sobą nie reprezentuję. Naprawdę nie.
Chętnie chciałbym sobie ulżyć w cierpieniu, ale ja nie robię takich rzeczy. Mówicie, że Eli Gavin jest teraz live, tak? Czemu mówiłeś, że na mnie polujesz? No zobaczymy, ja będę dzidą czy kijem w ciebie rzucał. Ej, tam się przejmujecie, kurwa, pierdoleniem jakiegoś starego pijaka. Laziska, przecież wiesz o jej lewiku, nie udawaj. Marek Wesoły Świąt. O, fajnie, chociaż ktoś napisał. Cieszy mnie to. Marek. No dzięki, dzięki. Słoneczna pasieka. Profesorzy. A dlaczego się wróżka? Wróżka, ja wiem, jaką ty wróżką jesteś. I mam nadzieję, że nie jesteś tą wróżką, którą ja nie szanuję, bo masz kontakty z taką osobą, z którą się pokłóciłem ostatnimi czasy. I co będziesz teraz jej pierdolić? Że Marek dalej pierdolił na wen? Kiedy za każdym razem jej broniłem? Ty kurwa, no administracja powinna cię wypierdolić. Za same moje słowa, że tak sugeruję, żebyście tak postąpili. Nie obchodzi mnie to, czy ja będę miał spokojne święta. Mnie obchodzi tylko to, żeby coś się działo w moim życiu. Nieważne. Ja już mam zawiasy chyba jakieś. Wróżka. Haha, Marek, za każdym razem mylisz osoby. To mam nadzieję. Marek, jak tam u dziecka na Pomorzu? Gdyby ta kobieta była pewna, że to jest moje dziecko, a ja byłbym pewien, że to jest moje, zażądałbym badania DNA, czy ja w ogóle mogę akceptować to dziecko jako swoje. Przecież nie mam pewności, z kim ona była po tym czasie, kiedy ja się z nią spotkałem. Czy wy kurwa rozumiecie? Gdyby jej zależało, gdyby ona była pewna, że to jest moje, no to by zabiegała o to, żebym ja się kontaktował z nią. Pojebało was. To jest dziwka, która się puknęła z byle kim. A teraz wszyscy mówią, że to Marka dziecko, tak? Na pewno Marka kurwa jest, jo. Marek, kiedy rozkrywasz ośrodek? Ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. No, takie coś to ja mogę rozkurwiać, wiesz? Za każdym razem jak... Nie. Wy ludzie, wyluzujcie trochę, wyciszcie. Wszystko jest w porządku. Żadnych kolęd nie śpiewam. Nie interesuje mnie w ogóle nic takiego. U mnie świąt nie ma. Ja chcę spokój. Wiesz, co tutaj kurwa jest? Ostatni łyczek mojego piwa. I z tym ostatnim łyczkiem mojego piwa się wiąże koniec mojego live'a teraz. No niestety, nie mam nic. Dobra, dzięki, chyba. Dobra, święta mefedronowe. Wy macie... Ja czytam. Nie mogę pić mleka, bo nie trawi już teraz. Byłem niedawno na Discordzie, na głosówce. I ludzie się pytali, czy w dalszym ciągu, czy ja jestem tak samo nastawiony, jak to było w niedzielę na tym live, którym
Powiedziałem naprawdę bardzo wiele słów odnośnie czegoś, o którym nie mam pojęcia. Nie znam imienia, nazwiska, adresu żadnego ośrodka. Ja mówiłem tylko hipotetycznie i. Oj, wy ludzie, chcecie mnie doprowadzić do czegoś, do czego ja będę mógł wyjść obronną ręką. I po co wam to? Ty Szczerska, Marek? Jakiego Szczerska? Chyba świeckiego. Marek, wideo i screeny poszli do prokuratury. Ojej. No to niech sobie idą. Niech sobie idą. Ale nie należy pokazywać gestów żadnych niefajnych nie na live. Dobra, to teraz my kończymy. Nie odbijam żadnej Marysi. Wy jesteście pierdoleni. Nie znam żadnej Marysi. Marek, policja już po ciebie jedzie. dobra. Chcielibyście zobaczyć mój pokój, jak jest wysprzątany. Tutaj nie ma ani kurzu, ani drobiny piasku na mojej podłodze. Frajerzy, spróbujcie, kurwa, tylko mi coś zrobić. Nie określiłem, komu zrobię jakąkolwiek krzywdę. Nie określiłem się nigdy. Nigdy. Jeszcze raz powiem, nigdy. Nie zrobię nikomu nic złego. Nigdy nie zrobię nikomu nic złego. Nie mam pojęcia, o jakim ty ośrodku mówisz. Nie mam pojęcia. Co? Ciekawe, czy będziesz się śmiał. Może jutro, może pojutrze. No, spróbuj mi to udowodnić. Nie mówiłem o niczym konkretnie. Oglądałeś swojego live na trzeźwo? Tak, wielokrotnie oglądam na trzeźwo. I są naprawdę zabawne te moje live'y. Że nawet podobno Marysia się śmiała. Nie wiem, jaka Marysia. Jakaś Marysia się śmiała, kurwa, z moich live'ów, że ja mówię, że ja zrobię jakąś krzywdę, nie wiem, jakiemuś ośrodkowi monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. No dobra, nieważne, nieważne. Mam wyjebane. Jesteś u psychotropa na live. O, dziękuję. Muszę się przełączyć. Ale nie mam jak. Bo wszystkie komputery i tylko jeden ten telefon mi pozostał. Ja mam wszystko zapakowane, nie, gdzieś to poza domem. Czekaj, poczekaj. Twój wpis bardzo fajny jest. Mhyr van Emreis. Oj, Marasek obstrał się. Dobrze, wiesz, że źle zrobiłeś, grożąc ośrodkowi, ale nie nazwałem nigdy z imienia i nazwiska nikogo, a mój live nie jest prywatny, znaczy nie jest publiczny, przepraszam. Jest prywatny, a wręcz nawet mogę go usunąć. Nie mam przechlapane, to tylko tobie się wydaje durna idiotko lub durny idioto. Kurwa, ile razy ja miałem takie sytuacje, a wmówicie mi, kurwa, nie? No. Dobra, przewijam dalej. A dlaczego masz takie wielkie oczy? A chcesz zobaczyć bliżej? A mam jakieś wielkie oczy? A chcesz? Co to jest? Zobacz, zobacz sobie. No. To mają być wielkie oczy? Jak tu Ela mówi? A w chuju tu mam. Fedu, Fedu. Dobra. Chciałbym też teraz pooglądać live'a psychotropa, bo wiem, że retransmituje. Jest już późna godzina, bo ja jutro mam spotkanie, kurwa, nie mam teraz czasu. Która to jest godzina, tak dokładnie? Marek, a nie boisz się tego, co masz w telefonie? Sam o tym mówiłeś dziś. Ja nie jestem tak głupi jak Ela, żeby dać sobie odebrać cały sprzęt. Kurwa.
To jest idiotka. I po raz ponownie została zatrzymana. A nie daj Boże, by zajęli jej kolejny telefon, który sobie wzięła w abonament. U mnie tego czegoś takiego nie będzie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Dobra. Może mam czasami takie problemy z agresją, z reagowaniem w jakiś inny sposób niż wy byście oczekiwali. Módlcie się o moje nieszczęście, ale ja niestety pozostanę bezkarny w dalszym ciągu. Dlaczego ja jestem taki pewny siebie? Dlaczego ja jestem taki pewny siebie? Ojej. Jest już późna godzina, trzeba iść spać. Idźcie sobie Ela oglądać albo Psychotropa. Ja już będę się żegnał. No, ale jeśli by mieli po raz kolejny zająć jej telefon, to bym się wkurwił. Ja dałem Eli wyraźne instrukcje. Z psami to rozmawia się poprzez telefon, domofon i przez kraty na balkonie. I żeby jeszcze, żeby nigdy, nigdy więcej, żebym ja nie usłyszał o przypadku jej zatrzymania. Nigdy w życiu nie chcę więcej usłyszeć. Nieważne, jak ona to zrobi. Czy będzie to wymuszone, czy nie będzie wymuszone. Czy popełni taki błąd, ale ma tego błędu nie popełniać, rozumiesz? Ela nie ma nie popełniać błędów więcej w żadnej w swojej przyszłości. No bo ja nie, ja rezygnuję z takiej wariatki. Ty nie rozumiesz, że dziecko je zabrali? Ja cały czas to wiem. Kto zabrał? Debile? Sąd? Kurator? MOPS? Czy ośrodek wychowawczy? Karolina Gburska, cześć. Ja nie będę robił nikomu pod górę, nie będę się na nikim mścił, nie będę komuś robił piekła z życia. No. Na ćpasie to płacze i grozi urzędnikom, wszystko jest nagrane, to zwykły kretyn jest. I dziękuję, bo takiego kurwa pojeba jak ja to w życiu to rzadko ze świecą szukać można. Dobra, okej, bo ja muszę iść spać. Ja mam to poważny dzień. Ale tak naprawdę. Cześć. Ja muszę się rozłączyć. Tak naprawdę.